Dobry wieczór, witamy we wtorek, więc podwieczorek z Commodore w Borsuk Retro Gry TV, a raczej z Lokomotywą Mątkiem i z Borsukiem Sierściuchem. Witam Waldi Modę, witam QBL, Mkija, Pitera, Damiana Gracza, Krzysia Gołębiewskiego, Jacka Filarskiego, ASRT, Smakosza Piłata, no i kto tu jeszcze jest? Snake Plisken, Gino, Mr. Ed, Madbia, Damian Gracz już chyba mówiłem, Chris155, witam Was serdecznie. Dzisiaj zgodnie z obietnicą przechodzimy, próbujemy przejść całą grę od Psytronic Software z 2012 roku o nazwie Soulless Bezduszny, gdyż czeka na nas już druga część niedługo, lepsza od jedynki. Jedynka jest bardzo ładna, bardzo dobrze brzmi, ma fajną grafikę i świetną muzykę Sida, ale troszkę ma według mnie spierniczony gameplay, gdyż postać na razie, to co grałem, dosyć dużo grałem, nie walczy, tylko przeszukuje przedmiotów, ale skacze na szczęście coś jakby Impossible Mission połączone z Draconusem, a graficznie nawiązuje mocno do Draconusa. Witam Jacka Pająka, witam Perkoza, witam Irwana, Pana Burgera, Retroformat 76, wszystkich nowych, Leniwy nawet pojawił się, dziękuję Ci Leniwy za chęć wysłania Amigi 500 Mini. Bierzemy to w ciemno, nie ma sprawy, jesteś the best, Kasia Oberman i jej dzieciaki, trzy szynszylowe, witane są też bardzo serdecznie. A gdzie Atari? No dzisiaj jest wtorek, panie burgerze. Jakby nie było, przez święta mogło się komuś pomylić. Poniedziałek zjadły święta. Przykro mi bardzo. To tak, najpierw może zdrowie tych, którzy są w miarę nowi, to Montuś zje, żeby im się w życiu szczęściło. On już tutaj czeka, tak jest, proszę bardzo. Więc popatrzmy, witam Hapajka, ale popatrzmy, tutaj jest w miarę nowy Perkos. Zdrowie Perkoza, fajnie, że jesteś. Kuba L. Oczywiście zdrowie jednej dziewczyny chyba w tej chwili na czacie. Jest tu parę, nieraz dziewczyn, parę do nas wpada, ale zdrowie Kasi Oberman. Zdrowie Baciora Wkewka. Bacior Wkewk. Zdrowie Leniwego oczywiście też za te wysyłki wszystkie, które zostaną oczywiście odesłane. Paczka Psytronic, ale cała od czasów Skeptro w Bagdad 90, który to był trzeci czy szósty, już nie pamiętam. Od tych starych czasów też, retrochłopie, no to twoje zdrowie. Bo myślimy tu z retrochłopem, żeby zrobić, jeszcze, no ja będę robił, retrochłop będzie kompletował gry. Przegląd gier Psytronic Software, bo to największa firma, która pozostała na rynku Commodore 64, obok RGCD. Obok ProtoVision, ale ona najwięcej wydaje, Psytronic Software, i ta gra właśnie dzisiaj jest od nich i może cały dorobek tej firmy, to wyjdzie parę live'ów z tego, więc zdrowie Retrochłopa, zdrowie Maro, zdrowie Casio, ale popatrz na się tu tak, o ty mordo, ty jakoś jak je, to nie dyszy, jak to tu jest, nie dyszy, gdzie my tu mamy jeszcze? Tu mamy, chłopcze, tam są te małe. Tu jeszcze masz dużo. Rodzinie pokazałem przy stale wielkanocnym streamie ze mną. Było nie lada komentarzy. Wow, no to napisz, co tam mówili. Retroformat, dziękuję za wsparcie. I skoro mamy te już 60 osób, to ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału Retroborsów. Jest to jedyna w Polsce codzienna retrotelewizja growa. No i oczywiście z takim przystojniakiem jak Montek, nie? Zachęcam do łapkowania. Wespkliska, zdrowie. I tu jeszcze kogoś nowego. Retroformat, jeszcze raz dostaniesz za zdrówko twoje, za wsparcie. I zachęcam oczywiście do wspierania przez PayPala. Macie tu adres lub macie go widocznego pod filmem lub na banerze, a także przez super chat lub super naklejki. Montek już był oczony, jak ten. Montek już jak nie ma live'a, to on to przychodzi i wymusza live'a. To on tu już tu, jak to nie ma, kładzie się tam przy balkoniu i czeka. No, cwaniak to jest. Czekajcie, damy mu trochę tych, bo mi się kończą powoli tamte duże, ale wrócimy do tych Arka Maliny, co mamy. O, ale te małe, no takie, tak, trochę z taką niechęcią troszkę wiem.
No, troszkę z niechęcią, bo jakieś maleństwo, ale te, one śmierdzą, bo to są, wiecie, żwacze, to... O, chodź, dostaniesz z tyłu tam. Proszę bardzo. O, proszę tu wszystko. A ja sobie Dalicję tu wezmę bliżej, no. Dobra, palimy. Jedziemy. Ole mi tu poślinił, kurde, skubany. Przekręcamy bardziej na mnie. O. Tak jest. O, jest już dobra. Witam Siwusa, witam Bartka Chorębę, mojego kuzyna z dziadowej kłody, miłośnika NES-a, a także PlayStationów. Smakosza Piłata, tak jest, Pitera. Nie wiem, czy chcę pokazywać nowości, chociaż czekaj, no jest trochę fajnych. Możemy, jak zrobisz aktualizację, to poślij, pokażemy, masz rację, pokażemy. Jeżeli to działa bezproblemowo i przełączać można w miarę możliwości w locie, to jak najbardziej, retro chłopie, jestem za. Jestem za. Dobra, Montek, spadł na balkon, bo ziejesz jak dalej, jak Kudzianowski po finale. No, idź na ten balkon. Idź na ten balkon, no co tak stoisz w progu? Ja tu schowałem wyłącznik, żeby Montek mnie wyłączył, to schowałem pod mebel. O poduszkach i koszulkach. Kurczę, na razie nic nie robię. Na 2000 subów się przypomni, Barteczku, to będziemy robić coś. Na razie nic nie robię, bo do 2000 subów jeszcze brakuje trochę. Ja na koszulki na 1000 subów to było tyle koszulek, że 30 albo 40 było. 30 chyba było. I inne prezenty wspaniałe też były. No zaraz pokażę, może powiemy najpierw o samej grze. Psytronic Software 2012 rok. I tutaj stoi za tym Georg Rothensteiner jako główny programista, człowiek, który stworzył Guns N' Ghost, Soulless'a, Get'em Deluxe i takie inne gry jeszcze jak Jogan, a także World Racing. Shipoid jeszcze, znana jego gra na Commodore. On nie tylko na Commodore tworzy, na inne systemy także, ale za oprawą graficzną, no to stoi tutaj taki dosyć znany człowiek, Trevor Story, czy tam jak to się wymawia, inaczej Smiley, czy Smila, takie ma pseudonimy. I to już człowiek orkiestra, Commodore, PlayStationy, różne systemy, bo na przykład takie gry jak Armalite, Guns N' Roses, ostatnio Argus, ten RPG pokazywany przeze mnie na Commodorka, a także wcześniej Alien Breed z 2013 roku remake, Shadowman Remastered teraz, 2021, grafikę tam robił świata. Także ten Shipoid, więc tutaj dużo gier. Wizball ze starszych czasów, Miami Vice, Papaj dwójka, Burning Rubber, więc Super Puzzle Fighter 2 Turbo, więc gościu no, od lat w branży growej, który ma obryte pewnie wiele systemów i szacunek straszny na scenie Commodore, bo także w Hessianie uczestniczył w produkcji. No więc tutaj wybitny artysta pixel artowy, więc grafika będzie tu przednia, a za dźwięk odpowiada Michael Hallstrup, który stworzył muzykę do Cannabark, Donkey Kong Jr. i także do Soulless'a. I tu mam jeszcze grę Super Crate Box, której nie znam, nie widziałem na oczy, więc nie wypowiem się. Ale muzyka, jak i grafika, zobaczycie, wyborne. Wydanie mam tu, mapy mi się nie chciało szukać, bo ja te mapy, oni, wiecie, wydają poskładane w rulon, zrulowane. Musiałbym wszystkie mapy odwijać, żeby znaleźć mapę do Soulless. Tutaj jest Premium Edition, jakby ktoś sobie życzył. A tu jest ścieżka dźwiękowa, zaraz będziemy to odpakowywać. To nie jest akurat w takim boksie wielkim jak te inne gry, które mam, ale boksa chyba wydawał osobno, RGCD wydawało boksa, tak mi się z tego kojarzy, że na karcicz w boksie to był z RGCD,
a z Psytronika, jak wtedy kupowałem, to była tylko wersja dyskietkowa premium, tak zwana. Tak, PSX zostanie z dłużej i dłużej, ja jednak podzieliłem te dwa streamy, które zmierzają na PlayStation. Zresztą macie już cały tydzień zaplanowany, możecie wejść u mnie na wideo i widzicie, co będzie jutro, pojutrze, jutro House Engine na Amidze. W czwartek mamy PlayStation i przegląd gier 2D, jednak rozdzieliłem na dwa streamy. To będzie więcej streamów, bo gier 2D to będzie parę streamów, ale gry 2,5D, czyli Klonoły, Pandemonium i takie, że steruje się niby jak w grach 2D, ale z tyłu grafika jest nieraz trójwymiarowa, to zrobimy to też osobno, więc będą gry 2D i 2,5D osobno na PlayStation. Tak to będzie wychodził. Jest Box Psytronic, mówisz, tak? No może, ale to wtedy jak ja kupowałem, to już go nie było, bo mógł być sprzedany. To dlatego mam to premium, a poza tym może było tak, że dokładałem do koszyka, bo już pamiętam, wtedy nakupiłem gier za 700 zł w jednym wydaniu z Psytronika i mówię, trochę za grubo. Nie wiem, czy Szyszka jest, bo on to pamięta dobrze. Się go pytam, Szyszka, brać za 700, a on mówi, bierz, ale nie wiem co. Fajną grę Psytronic wydał na Spectrum, Valation. No nie zdam, trzeba będzie obczaić, w którym to było roku, retro chłopie. Używam obrazu Pi400 na Pi4B. Niby nie ma problemu, ale część gier nie startuje poprawnie. Jest jakiś problem z wideo, migają różne elementy. Czekajcie, ja sobie tu muszę dać trochę w lewo ten czat, bo jednak ten monitor mi tu z przodu trochę zasłania. O, teraz jest dobrze. 2017. Aha, przy wznowieniu to już nie patrzyłem. No to wiesz, to akurat Soulless 1, no to tak jak powiedziałem, oprócz grafiki i muzyki to troszeczkę mnie zawiodła gameplayowo i nie potrzebowałem posiadania boksa, ale no przy wznowieniu no to jak najbardziej może być wydany boks ponownie. Ale na premierę to chyba wydaje mi się, że kartridż w boksie wydawał RGCD. A później jak już miałem tę grę, to nie sprawdzałem, czy to jest ponownie wydawane, czy nie jest ponownie wydawane. Witam Adriana Waldimode, ty byś napisał, co tam te ciocia, wujek, babcia, mama i tata i siostra i laska twoja mówili na świętach o tym twoim występie. Kartki i coś do pisania. No co ty gadasz? Możliwe, że jaśniej, bo na dworze jest jeszcze jasno w miarę i światło na full, więc może być jaśniej. Albo w końcu wytarłeś ten ekran od tej Coca-Coli, która ci wystrzeliła przy ostatnim live'ie. Pamiętasz to, czy nie? Więc może zrobimy w przyszłości też przegląd całej twórczości jako wydawcy Psytronic Software, ale to będzie bardzo długo, bo oni zadebiutowali na Commodore w Skeptre w Bagdad w 93 lub 96, nie pamiętam teraz dokładnie, no to ile to już czasu wydają. A ich nazwa pochodzi, tu już wspominałem, nazwa tej firmy Psytronic Software pochodzi od, no jest hołd dla dwóch innych wielkich wydawców z lat 80-tych, 90-tych, od Psynosis, a drugi człon pochodzi od Mastertronic, więc nazwa Psytronic to jest hołd dla tych dwóch wielkich wydawców. 8, 16 bit, no Psynosis 16 też, Mastertronic już na 16, to już nie bardzo. Całość to będzie jak przegląd gier na MAME, zdążymy w tym wcieleniu, no może tak być właśnie, że to może być wielgaśne. To się zastanowimy, jak sobie to przejrzę, jeszcze to muszę przemyśleć. Ale zrobiliśmy przegląd szmapów na Amigę i patrz, i zrobiliśmy, a też wydawało się, że to jest nie do zrobienia. Było z 8 czy ileś odcinków i poszło. Tak, ja żałuję, że właśnie ten bohater z Soulless, czyli bezduszny ten jakiś tam smoczy wojownik, czy jak mu tam, czy król zamknięty w lochu na początek przez złego pana, to on nie robi nic oprócz szukania. I no, skacze oczywiście, to tak. Albo jakby tam jeszcze walczył, to byłaby gra kozak. A tak to, no, zobaczymy. Byli pod wrażeniem takiego fajnego duetu dwóch przystojniaków. Dawno nie widzieli, była kupa śmiechu i same pozytywne opinie. Już zachęciłem ich, że będą kolejne live. No to super, elegancko, cieszę się bardzo. Oczywiście, że będziesz to, że tutaj w tym miesiącu powiedziałem, że nie, no bo tak jak mówię, no w ten weekend Szyszka, a wprowadziłem zasadę jeden gość
tygodniowo, bo nie wyrabiałem. A później mamy retronizację, to w przyszłym miesiącu jakoś cię tam zmieścimy. Waldi, nie martw się, ty jesteś mały, to się zmieścisz. Witam wszystkich, akurat dzisiaj rano grałem w Soulę C64. No i super. A w tym tygodniu miałem Marcina, no nie wyszło z Marcinem do końca i miałem też Larka, więc też później w sumie, jakby nie patrzeć, o te święta to były tak, naliczyłem 25 godzin live'ów w święta, czujecie to? 25 godzin live'ów było. Czyli jedna bita doba ze świąt była live'owa. Doba. Dobra, więc jedziemy. Tu mamy tą wersję premium. Patrzcie, nówka w folii, nieśmigana. Oczywiście żartuję, bo tutaj gdzieś to się odkleja i zakleja. Tu ok, mamy to. Ja powiem wam szczerze, mało co pamiętam, bo ostatnio grałem w to z Larkiem, jak robiliśmy przegląd gier na Commodore. No i tu za dużo nie mamy w tym wydaniu premium, bo ono jest po prostu, tu mamy dyskietkę, pięknie wydaną, co prawda. Pięknie. O. Soulless. Zamiast instrukcji to jest wkładka. Ale wszystko, co potrzeba, tutaj na tej wkładce jest. I to chyba nie było takie drogie, 8 do 12 funtów, nie pamiętam już. No ale jeszcze jakiś tam plakat dołożyłem do tego, wiecie, no nie byłbym sobą, gdybym nie dołożył. Plakatu nie będę szukał i, tak jak wspominałem, i mapy, bo te rulony musiałbym rozrolowywać, rolować z powrotem. A szczerze powiedziawszy, to mi się nie chce. Będziemy grać z obrazu na C64 Maxi, bo oczywiście jak kupujemy, to dostajemy obraz. No i taką grafikę jeszcze pamiętam, wysłali swego czasu do tego, ale nie pamiętam, co to było. Alexis Obliger, saludos desde Chile. No witamy Alexisa. Saludos desde Poland. No i soundtrack. Companion CD. I tu mamy, to nie tylko jest soundtrack, tu jest The Making of Soulless, promo wideo, wydrukować sobie można jakiś kamień dusz, koncept arty, gra w różnych wersjach, C64 Demo Prototype Edition, soundtrack, remix by K8-bit, tapety, aż muszę to sprawdzić kiedy, więc to, ja myślałem, że tylko jest soundtrack, a tu jest też... Są inne ciekawe rzeczy. Na koniec live'a może wrzucimy to do komputera i zobaczymy, co tu jeszcze chłopcy dali. A może te tapety wykorzystamy do maliny nawet. No część druga jest ciekawsza, gdyż tam już walczy ten nasz bohater. Rzuca najpierw jakimiś włóczniami, później ma pistolet chyba. I tu jest też jakaś książeczka. Z komiksem. Komiks trochę podobny do komiksu Wilcza Klątwa z fantastyki. Kto to rysował? Przypomnijcie mi Wilczą Klątwę. Super był ten komiks. Grzegorz Komorowski? Chyba Grzegorz Komorowski, ten co rysował później ilustracje do Magii i Miecza. Ale jak się mylę, to mnie poprawcie. Witam piekarza Maliniaka. Tak mi wpadło do głowy właśnie, jak już jesteśmy przy fantastyce, to nie wiem właśnie, czy to miałby sens w ogóle, bo co byśmy pokazywali za gry wtedy, ale może byśmy znaleźli tam jakieś gry nawiązujące, jakby robić, bo ja mam te 200 numerów fantastyki, nie? Znaczy tam już trochę wydawałem, ale tam ze 180 zostało. Jakby zrobić live'y z przeglądami fantastyki. Co wy na to? Tylko no co byśmy tam, no gry musielibyśmy dopasować, jakieś Konany by się znalazły, jakieś wiadomo, jak, ale nieraz byłyby numery, żeby się nic nie znalazło. Jak myślicie? Co wy na to? Aha. Gold, ruby, punkty. Czerwona magia niszczy wszystkich wrogów. Zielona magia spowalnia wrogów. Niebieska magia zamraża wrogów. Potion, zdrowie. Kamienny amulet.
tymczasowa niewidzialność, czyli nietykalność. No dobra, to sobie damy tu. O. To sobie damy, to później to będę pakował. To na razie tu. Mówicie kartka długopis, dobra. Więc tu jest, a długopis powinien tu też być jakiś. Czy on pisze? Bo napiszemy, że tu będzie soulless w środku, żebym już wiedział, bo mam dwa takie czy trzy zeszyty z czasów PRL-u. Jak retro, to retro. Dobra. Okej. Okay. Ja właśnie Winbana nigdy sprawdzam, może Battle Pinball na SNES. Elegancko. Soulless. Mówicie, że coś będę musiał dotować, to powiedzcie mi co, bo ja już zapomniałem tutaj mątkowe smaczki. Przełączamy się. Tu mamy C64 Maxi pod trójką. Tak jest, widać mnie elegancko. Notuj, notuj. Widzę, że fantastyka się nie przygnie. Nikt nie odpowiedział, że to warto robić, to nie będziemy tego robić. Czy na kartridżu mam sobie? Zaraz zobaczymy, czy wersję kartridżową też wysyłali. Soul Cartridge Emu jest. No i tutaj będzie ta świetna muzyka. Może zostawię, bo tu będzie interko, wiecie? No, chyba ty, Peter, miałeś jeden zeszyt do kilku przedmiotów. Ale to jest głośno. Przyciszamy. Napiszcie, czy Sid dobrze gra, znaczy czy C64 Maxi dobrze gra. I tu mamy wstęp, całą tą historię. Chodzi mi, czy nie jest za głośno, ale chyba będzie trochę za głośno, minimalnie przyciszę. A, tu zamienili tego króla w bestię właśnie. I do lochu. Nie no, intro świetne, jak na Commodorka to jest miazga. Dźwiękowo i graficznie. Po 1000 lat wielkie trzęsienie ziemi zburzyło mury jego więzienia. No więc króla czarodziej zamienił w potwora, takiego drakonuso podobnego i do lochu na 1000 lat. I 100 osób mamy na interku. Pięknie, panowie. Komodorek się dobrze spisuje. No dobra, na szybko wypalę i lecimy. Jeszcze morda idzie paskudna. No wiesz, te kraty może są jednak zębami przegryźć kraty, to nawet zwierzaki nie potrafią, no to wiesz. Skakuj, chłopcze. B.
dupą do mnie, tak jest. Pięknie, i odpoczywa. Lwy też siedzą w klatkach i nie przegryzają krat. W liceum miałem taki jeden segregator z wypinanymi kartkami do wszystkich przedmiotów. Piękny monitorek upolowałem 1084S. Z 2012, tak jest, bo teraz w tamtym roku, 2021, wyszła dwójka. Dobra, poświęciliśmy pół fajki, zobaczcie, jakie poświęcenie z mojej strony. No i piękna grafika, świetna muzyka. Kucamy, skaczemy. No, gra wygląda jak super hit, panowie. A, szkoda, że on jeszcze w locie nie da się nim sterować. Nie da się. Czyli jak już skoczymy, to skoczymy. O kuźwa. Tu jakiś duszek. Oczywiście będziemy używać save'ów, bo masterować wszystkie gry to się... To nie ma takiej opcji. O, jeszcze jest działko. On już może przeszukiwać teraz, czy jeszcze? Aj, załatwiłem go. Nie no, graficznie i muzycznie jest gwiazda. No niestety on nie walczy. Niestety nie. Szkoda, bo byłaby wtedy produkcja wybitna. O kurde, czoło przeskoczył przez niego, czekajcie. Przeskoczył przez tą platformę. I tu mogę przeszukiwać. Ale czekajcie, znalazł co? Gold, dobra. Tak, Mission Impossible, Blue Magic. Zamrożenie. A to, co to jest? Energia. Dobra. Elegancko. I tu jeszcze mogę... A, kuźwa, patrzcie. Gold, złoto. A mapa gdzieś jest? Spacja, efy. Nie widzę mapy. Czekajcie, kontrola jest jakaś opisana. Dwanaście kamieni. Controls. On się nazywa Rizek. To co, góra czy prawo? Może najpierw prawo. No, szybcy są. Coś znalazłem, ale co? Nie wiem. Big Rabbi. Extra Life. Złoto. Złoto.
Ciekawe, czy się... Czy tam tu dojdzie? Nie dochodzi. Dobra. Złoto. Czyli tu muszę iść do góry i tu, no to może pójdę tu najpierw. Kurde, to mnie irytuje, że głową zahacza. No, ale to już takie są uroki 8-bitowych gier. A to też można przeszukiwać. Kurde, rebele. Uuu, na wyczerpaniu jest chłopek. Ale tu nie wejdziemy. No to wszystko przeszukać to nie będzie tak hop-siup. Tak, później można kontynuować szukanie. A, po chłopie. Ale dobra, znaleźliśmy extra life, więc nie ma tragedii. Zaczynamy stąd. Ale tu można na górę wejść. To może tu najpierw wejdziemy. Trzeba bardzo dobrze też stać na tym przedmiocie, żeby ptak mi nasrał na głowę. No naprawdę. Spirit Stone. No nie ma sensu chyba wszystkiego zbierać. Czy muszę przeszukiwać wszystkie przedmioty? Jak myślicie? Nothing. Gold. Spirit Stone. Big Ruby. Muszę? O kuźwa. No to właśnie dlatego ta grywa luźnie jest tak fajna jak grafika. Gdzie on w tym samym miejscu strzela? Jak to jest? Chyba losowo. Możesz ty. No. No to nie będzie proste, powiem wam. U nas zrypali to chyba zrypali w 34 odcinek. Dobrze, jak się znajdzie to, co ich zabija, bo wtedy mamy spokój. Green Magic. Coś tutaj, coś tu oznacza u góry ten odpowiedź, dobra. Czyli to będzie pierwszy z lewej, to będzie dwa, takie dwa pionowe. Amulet, tymczasowa niewidzialność. Się skończyła, no kuźwa, naprawdę. Taka tymczasowa, że jak człowiek spieszy, to będzie ciężka sprawa. Z życiami może być problem.
Najgorzej, że nieraz musi być bardzo dobrze ustawiony chłopek. Nothing. Tu chyba mnie nic nie zahaczy. Nic. Ale on tam nie doskoczy do góry teraz. Chociaż... Tak, tu powinien strzelać do tych przeciwników i byłaby super gierka już. A tak to jest, no... Tak to jest produkcja tylko dobra, niestety. No. Gdzie trzeba przy takiej ilości energii to sejwować przed każdym ryzykownym skokiem. Amulet, nieśmiertelnie dokarność. Spirit Stone. Dobra. Łożesz, ale pierdyknął. Oj, kurde. Aj, spadła choroba. No to będzie upierdliwa gra, powiem wam. Dobra, mamy to. Się tu zmieści. Zmieścił się. Złoto. Potion, jest energia, dobra. Big Rabbi. No i to też głupi motyw, naprawdę. Takie drzece duli drakonusowe się z tego zrobiło, zamiast... Trzeba przeskoczyć. Zacznijmy od tej po lewej strony. O kurde, patrzcie, inaczej. Jeszcze zahaczmy. No. To jest tak irytujące, dobra, znalazł to, że na tych takich wąskich to musisz idealnie stanąć. Na tych większych możesz sobie z boku. Nie no, taka może jest lepszą grą. Postać tam nie dość, że uderza jeszcze rękami, to jeszcze zionie ogniem. No i... zamienia się w rybę. Tu troszkę, no... Nie przemyśleli z tym gameplayem. No, wydaje mi się, że to jest dobry tytuł, tylko że niewybitny. Graficznie i muzycznie to nie jest wybitny, klimatycznie. Tamten stwarek dochodzi do góry. To taka upierdliwa gra się z tego zrobiła. Przeszukuj wszystko. Ona może być trudna do masterowania, powiem wam. O, taki przedmiot. Muszę idealnie stanąć. Stąd amulet. Ten amulet też mógłby dłużej działać trochę. Byłby super. Big Rabbi. Gold.
dodać tu jakąś możliwość załatwiania tych przeciwników, to byłaby miazga. Jak będziecie widzieć gdzieś to miejsce, to żeby wam zapisać, a ja je ominę, to dajcie cyn. No nie wiem, czy to pamiętam, gdzie do mnie dochodził. Nie powinno tak być, ale może być różnie. Zobaczmy, jak on chodzi. No doszedłby. A tu na górze, tu jest spokój, a nie, to już nie ma spokoju. Tu pewnie nie skacze tam po prawej, trzeba będzie zrobić tak. Ło, on się respawnuje tu, dobra. I tak. God. God. Big Rabbi. God. O kuźwa, tu były strzelające, ja ich nie zauważyłem, myślałem, że to ozdoby. Dobrze, że można tak przeszukać trochę, a później wrócić do tego szukania, nie? To jest pomocne, że nie musisz całości od razu przeszukiwać. Ja tam chyba zostawiłem taką jedną kurde, tą małą, żeby ona nie była niepotrzebna. Big Rabbi. Big Rabbi. Co wziąłem, aha, nie, to mi ciekawość. Gold. Blue Magic. Red Magic. Gold. Potion, dobra. Chyba, że tu jest dużo żyć dodanych, nie? Możesz ty. Tu jest jeszcze notatka. Jakiś kij wziąłem. Nie, Big Rabbi, dobra. Czekajcie. Gdzieś to trzeba mnie sobie zapisać. Dwójka, jakiś stół. Dwójka, tak. No, akurat mi się skończył amulet w momencie, jak go strzelił. Dobra, tu mamy wszystko. Coś to dziadostwo. No, to już powinien szukać, a tu gold. Jasna morda.
No to trzeba będzie go tutaj zapędzić jakoś. Gold. I go wyminąć powoli. A tu jest C. Trzecie C. Chodź tu. Tak, tak, widzę. Dzięki. Luke. No. No i tamtego już nie przeszukał, bo było... O kurwa mać, przepraszam. Weź go muszę podpuścić, albo tu to wziąć na szybko. Dobra. No graficznie i ten zamek i przeciwnicy, wszystko fajnie wykonane jest. Tylko sam pomysł na nagrywalność, no nie do końca, no bo to takie przeszukiwanie i omijanie. Ja ciebie jeszcze tego nie dostaliłem żadnego. Dam radę to na szybko zrobić? Może dam radę. Wiesz, dobra, spadło, udało się. Naprawdę? Na stykulce. Dobra. Amulet. Pobierz to. Ja tego jednego małego przegapiłem. Wiecie, może ja się wrócę, ale to muszę... Może się wrócę na wszelki wypadek, bo takiego przez kawał drogi podera, chociaż jak tak pójdziemy, jednego takiego małego przegapiłem, bo nie wiedziałem, że te kurdupla się też zbiera. Ale gdzie on był? Tu. Złoto tylko, to mogę się nie wracać, ale już mam z bańki to. No jak się opanuje w miarę, to... To się można sobie ciupać. Ale fakt, że potencjał był tutaj, powiem wam, na hit. Był wykorzystany trochę potencjał. Chodzi do mnie, ale nie dochodzi na szczęście. Dobra. Działać, a tu trzeba idealnie stanąć. A tu checkpoint. Dobra. Ale jeszcze go nie używamy. Na cztery razy chłop będzie przeszukiwał. Gold. Elegancko. A ten go dotyka, tamten go nie dotykał, ale ten już go dotyka. Aha, i tam trzecie było C, nie? Przegapiłem, trzecie było C. Dobra. Tylko trzy były na razie podpowiedzi. Nie mam niebieskiego klucza. Trzy były podpowiedzi, nie?
Złoto. A ciekawe, po co to złoto jest? A tam mam kamienie, widzę na dole po prawym rogu, w prawym rogu jakieś. Tu jest podpowiedź. 4. To one są chyba co całą rozgrywkę zmiennie to jest. Dzięki Kisior. Dzięki. Klucz chyba niebieski. A gdzieś te klucze są zaznaczone na ekwipunku? Nie ma, trochę głupio. To lepiej będzie chyba tu, chociaż ja wiem, czy lepiej. Tam będzie lepiej. Dobra. Złoto. Tak, tak, tak. Na dobrze, że jest checkpoint. Zaraz. Gdzieś tu był po lewej. Nie, ale nie wrócę stąd. Chociaż nie, nie wróci. No a tu jak mam wejść? Tak się zapytam. Z ciekawości. Ja powiem, nie jest to 10 na 10. Czy tu się w ogóle da wejść? Da się tak. To są, o, to też głupotka trochę, spadasz na dół i nie możesz nic z tym zrobić. Ten checkpoint był... Marcin, witam Cię i dziękuję. Aj, zabrałem klucz, drzwi z automatu otwierają. Dobra, rozumiem. Nie, ale takich rzeczy nie powinno być w żadnej grze. Wchodzisz do komnaty, jest obszar, strefa bezpieczeństwa. A nie, że od razu ci gościu cię może najechać na ciebie. Ale da się do wszystkiego przywyknąć. Tu nie przejdę przez ten filar. Nie, dobra.
to w lewo daj. Ciekawe, czy złoto potrzeba. O, magia zabija też... Zabija też te bloki skarne. Super. Tak, graficznie mu zeszło, to jest arcydzieło. Ło kuźwa mi zaskoczył. Tak przyspiesza Mendoza. No i właśnie, czy na wyższe piętro wchodzić najpierw, czy tam w prawo. No kurwa, bez sensu. Czy tu najpierw czyścić wszystko? Dobra, górę najpierw czyścimy, bo tu musiałbym parę razy wracać. Spadłem. Zaś głupotka, że do mnie idzie. O, jedno górnego zobaczyłem. Ale jak tu już zejdę, to może się wrócić jednak. Tu mi schodzę dalej w prawo, kurwa. Jest. Trzecia od końca, to jest w ogóle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Tu dziesiątka jest taki klocek. To jest czwarty, dopiero czwarta podpowiedź? Bo mam wszystkie kamienie, patrzcie, już mam miejsca na kamienie, trzeba by gdzieś zanieść.
ciasta morda. Już więcej kamieni nie zbiorę. Ci, co grali, niech się wypowiedzą. Seksmisja wybitna i Władcy Ciemności, tak, fajne, ale Klątwa troszkę była gorsza, ale też było dobra. Ja misję doceniam, ale nie grałem w nią na poważnie, bo mnie irytowało, że on tak bardzo wolno strzela, ale doceniam tę grę. Bilbo bardzo fajny, Fred fajny bardzo i łatwy dosyć. Spirit Stone, no i co teraz? A zbiorę. Gdzie? To może do prawo zwiedzimy najpierw. Klątwa chyba też na komodorka została wydana. Bezludka, no i dobrze, to ludek spowalniał rozgrywkę strasznie. Czy coś tam pominąłem na górze? Nie wiem, kurczę, jak tam spadałem, czy coś tam było. Teraz zobaczymy. Nie. Gdybym pominął... Pominął podpowiedź, dajcie cynk. Zielony klucz. No, takie rzeczy to kocham wprost. Robić. Naprawdę. Strzelający tu i strzelające. No tak. Ta to jest tak głupio umiejscowiona.
A jak ja to mam zebrać? Żeby mnie nie dotknął. Jeszcze od checkpointa mnie cofnął. Czy to jest miejsce, że da się bez straty? Nie da się. Bo on tak chodzi, że... Nie, takich rzeczy nie lubię. Jak mam wszystko zbierać, to żeby to chociaż się dało. Może do krawędzi nie dojdzie. Nie wiadomo. Ten tutaj jest to umiejscowione na... Na odpierdol się, przepraszam bardzo. Jak on mnie teraz cofnie do checkpointu, no to chyba nas Bóg dopuści. Dali w miejscu, gdzie musisz stracić energię. No nic, może to nie będzie ważne, bo co zapamiętajmy, że to jest tu. No nie da się tego wziąć bez strachu. Kuźwa, zapatrzyłem się. Dobra, papieros, bo tu się troszkę zirytowałem, panowie. Wcześniejszy sejf? No w sumie masz rację, poczekaj, ale gdzie on jest? 40, 14, a 39, 43 w sumie tak. To jest blisko nawet tu w tej komnacie. Trzeba by to pobrać te dwie rzeczy od razu. Z dużo energii nie mamy. Dobra. Dzięki. O kurde, nie... Co ja zrobiłem? Ja miałem zapisać się, a nie wczytać. Brawo tutaj dla autorów w tym miejscu. Ja w ogóle tak myślę, że brawo. Brawo dla autorów. Postaraliście się. Odrzuciliśmy grę. Kurwa. Naprawdę? Dobra. Powiem wam tak, no, że gra genialna pod względem oprawy klimatu wszystkiego i mogłaby być super hitem, tylko... Czemu nikt nie dał mu broni żadnej, żeby zniszczyć tych przeciwników i mielibyśmy super gierkę. Super gierkę. Jest chwila przerwy. To samo tutaj, w tym momencie, to ja bym tego nie brał, tego jednego, no po prostu. Daxusie, w tym momencie, co byliśmy w tej komnacie, to ja bym tego jednego przedmiotu nie brał, no bo to była dla mnie strata życia. Waderze, to proszę Cię, przemasteruj wszystkie gry. Wiadomo, że z zapisywaniem to nie jest tak fajnie, jak się masteruje.
i się powtarza i powtarza i tak raz starcza na 2 tygodnie. Wiadome to jest, ale nie ma opcji, żeby wymasterować wszystkie gry, jakie istnieją. Nie ma. Tutaj podejmujemy też wyzwania z grami na jednym kredycie i to bardzo często podejmujemy takie wyzwania. Parę jeszcze mamy do zrobienia rzeczy, Kavernia czy tam Prince of Persia. Ale też przechodzimy gry, których na pewno bym nie masterował, tak jak ta, z save'ami, nie? No to jest tak jak piszesz, gra fajna. 8 na 10 to jest max, 7,5 nawet, no. Dobra, fajna, o. Atarowcy, tak, Kuba, zgadzam się, że Atarowcy by ocenili tą grę 10 na 10, tak jak ty oceniłeś, bo dużo gorszych gier wydawanych przez polskie firmy w późniejszych latach było i tak wysoko ocenianych. Ale no ja tutaj jako człowiek, który wymaga od Commodore więcej, jednak więcej nie mogę dać, bo wystarczyło, to jest dla mnie zmarnowany potencjał trochę. Tak, męczy się człowieka tam złoto. No ja bym musiał nie mieć roboty, żeby każdą grę masterować. To wiecie, to nie ma takiej opcji. To by Solles nam zajął na przykład 4 live'y. W sumie, z masterowaniem. No tak, ale Harry Pitford to był 84. Czy trzeci. A teraz mamy 2021, kiedy to był 12, no. Kiedy już wyciśnięto większe soki, no ale już przed tym był Draconus. No i tu trzeba było się wzorować na Draconusie, co on. Oczywiście zdanie to będą podzielone, Dion będzie się upierał, że jest świetne, a Hapajek się ze mną zgadza, więc to jest logiczne, że nie każda gra się podoba wielu osobom, a wielu nie, no. Ona mi się podoba, to ja tak oceniam ją dobrze przecież. Tylko tu brakowało szlifu i byłby hit. Jednego szlifu, dajcie mu jakąś broń. Czy jakieś pociski, czy jakieś zielenie ogniem, czy cokolwiek. I mamy hicior. No ona właśnie przypomina trochę Mission Impossible pod względem mechaniki. Czy Impossible Mission. No właśnie, czy ten gold jest na coś potrzebny tutaj? Tak, Chris, no ale pewnie nie zrobiłeś to w ciągu pierwszego podejścia, tylko musiałeś trochę pograć, nie? To jakbyśmy mieli czas na to wszystko, to i tak mamy live'y codzienne, ale nie mamy czasu, żeby każdą grę masterować, bo to trzeba by nie chodzić do roboty, musiałbym siąść rano z wami live i masterujemy. I pół dnia masterujemy Soulessa, a na drugi dzień go przechodzimy. To tak by się dało, ale na to nie liczcie, bo tutaj trzeba iść do pracy, trzeba iść z mątkiem. Nie ma takiej opcji. Gold to tylko punkty. To słabo. Tak samo jak klejnoty to tylko punkty. Zaraz Cię wypuszczę, Montusiu. Piotrek, witam. Idź, Montusiu, idź na balkon. No idź, kochanie, na balkon. No patrzyłeś, ile chcesz wyjść. No to idź teraz. Idź, kochanie. No przejdź. Nie będę. No idziesz czy nie? Och, ten Montek to jest, drażni się ze mną, wiecie? No, balkon otwarty. Idziesz tam się położyć. To idź do przedpokoju. Tak, połóż się na... Tu się położysz. Oj, dobrze.
koło pana tutaj. Tak, kochany jesteś. Kochana morda. Idę albo nie idę. No. Idę albo nie idę, tak jest. Dobra, lecimy dalej. To jakiś duch, kurwa, i odpowiedź. Co tu jest? Która to jest? Poczekaj, teraz sobie policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódma. Taki klocek. Tak, dokładnie, Peterze. Dokładnie, dla mnie to jest trochę zmarnowany potencjał, bo tu wszystko zagrało. Oprócz. No, zbieraj to. Oprócz tej najważniejszej mechaniki. Coś ty za żar. Co się dzieje? No chodzę tu, chodzę tu. Coś ty za żar, chodzę tu. Chodzę tutaj. No, skakuj tu, kochani. Jak tutaj by się zrzygasz, to nic się nie stanie, bo tu jest kocyk. No, co się stało? No, wpadło coś? Poczekaj, poklepiemy. No, buziaka. Kochany jesteś. Moje maleństwo, kochane. Odbiło się chłopkowi. Leż sobie, leż, kochany jesteś. Montek, podpowiedź, to zapisałem ją, nie? No i tu mamy wszystko chyba. Ta komnata, tak. Tu wszystko zielone, kurz wzięty. I tamten tak poszedł, że... Zablokowali mi wyjście, no. O kurwa. Tak, tak, i tu błędu nie popełnić. XYZ, jesteś do beściak. No i co, gościu? No chodź tu do mnie teraz. To jest losowość chyba. Ja w sumie mogę zginąć, bo tego checkpointa wrócę, to i tak po drodze. Ale tutaj się może gdzieś dało jeszcze iść. No, tutaj to jest totalna losowość teraz. No naprawdę. No, jak ja się zdecydowałem, to on. Buźka porusza się w określony sposób. No nie zauważyłem, jaki.
Dobra, tu też mamy wszystko. Ale wiecie, tu mamy na rozkładzie też trudne gry na jednym kredycie. Pitfalla dwójkę, Henry's House'a, więc Spelunkera. A, nie dochodzi do mnie, dobra. I tu był gdzieś ten checkpoint? Chyba tak, ale albo tam dalej. Właśnie nie pamiętam, gdzie był checkpoint, czy w lewo, czy w prawo. Lewo czy w prawo był? Pamięta ktoś? Gdzie był checkpoint najbliższy? Według schematu, a mi się wydaje, że osobno ta buźka lata. No dobra, to zbierzemy. Jest podpowiedź. Tu mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć i to jest taki klocek. Dobra. Powinno być częściej potiony. No może żyć tyle, może starczy tych żyć. I powinno być częściej... Aha, nie był niewidzialny już. Energia, czyli pod zdrowie i ten amulet powinien dłużej działać. No może sprawdzę kiedyś, może w końcu już piłat. Może sprawdzę. Dajcie zdrowie. Wyjść, jak ma się tyle energii. Dobra, do checkpointu mnie gdzieś przeniesie, okej, okay, mamy tam jeszcze parę żyć. Tu mamy wyczyszczone. Gdzie to w ogóle jesteśmy? Odpowiedź zapisałem. Tam była jeszcze jedna? Zapisałem. Tutaj niebieskie drzwi, dobra. Tam w prawo wszystko, dobra. Tu wchodziłem na górę, okej. Okay.
Tak, tam w prawo było wszystko. I ja tu poszedłem w lewo, były te. Jeszcze sprawdzimy. Tak, tu wszystko wzięte, ta podpowiedź zapisana. I tam za ptakami w prawo wszystko zrobiłem chyba, nie? Zobaczymy, idziemy tu. Jakby co to za ptakami w prawo jeszcze. No, Starko, i przejść na jednym kredycie to wyczyn. Witam Łukasza Kasprzaka. O kurwa. Przepraszam. Zapomniałem, że oni dochodzą tutaj. W tej grze w większości przypadków zbieramy śmieci, no i to jest niestety ten potencjał zmarnowany, moim zdaniem. Ajajaj. Błąd. Tam się trzeba było schylić. Podpowiedź tu jest. Ale bzdura. To jest tak, 12, 11, 10, 9, 8, 8. Taki klucek. Ktoś tu mnie męczy, przepraszam bardzo. Mapa, no jest. O, wsparcie, dziękuję za wsparcie Andrzejkowi. Andrzejek, jesteś debeściak. Mapę mi wysłał Jacek Pająk, dziękuję ci bardzo. Prawo najpierw zrobimy. To by się checkpoint już. No patrzcie, jak te pająki głupio chodzą teraz. No to nie, idźmy do góry. Weź ten duszek. Gold.
checkpoint. Okej, super. Super, panowie. Tu też mam mapę do gry, ale w dwójki, aha, że do gry do programu. Bo ja do oryginału mam mapę, tylko że co z tego. No dobra, idziemy tu, ale tam na dół też można iść. Przeskoczyć na końcu. Tak. No i fajnie, że on tu spadł, w tą przerwę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Szóstka. I to jest taki klocek. Dobra. Na razie to wrócimy i to prawo, bo drzwi to będzie jakby nowy obszar, nie? To były zielone drzwi, ten klucz zjedliśmy zielonych dalej. Nie szukaj dalej, 80 to się trzeba zastanowić, czy nie tracić czasu na to. Pięć odcinków. Może zrobimy. Ja nie mówię, że nie, Jacku, czy Peterze. Tak, ale no, ja nie będę tutaj, oczywiście wespki kryzgę, to mi się podoba bardzo, no to super, ale dużo jest tutaj robienia, no niczego no, w tej grze,
bo ciągle szukanie przedmiotów w komnatach i znajdujesz bzdury typu złoto, które nie jest potrzebne do niczego, kamienie i nofi. Ja najbardziej lubię, tak jak wspominałem wielokrotnie, zmarnowanego potencjału, że tak tej grze do totalnego hitu brakuje tyle. To tu na dole jeszcze nie byliśmy. O, tu. Inaczej to rozegrali. Tak, ja też mówię, jedynka za jedynka to dobra gra. Ja jej nie mieszam z błotem ani nic, tylko dobry tytuł z potencjałem na bardzo dobry, wkurzająca gra też troszkę. Ten ptak, co nie do końca poleciał? No, chyba tak. Solus 2 już jest walka, już są włócznie, już jest pistolet później. Jest podpowiedź. 11. No chyba zbliżamy się powoli do końca, bo już mamy dużo. Raz 5, 9 mi brakuje i 12 jeszcze. 9, 12. Chwilę, gdzie podczas grania zmieniałem się w atomowy żyć. Ale no, stwierdziłem, że trzeba ją przejść, bo jest bardzo ładna i świetna muzycznie i tak wspomniałem klimatycznie. Klimat ma fajny. No i trzeba dwójkę też później przejść. Tam są u góry zielone otwarte, a tu złotych nie mamy jeszcze. Lykia oraz Bajemek. Lykia tutaj, jak mówię, ja musiałbym zobaczyć. No w cyfrówkę będę brał pewnie, bo... A co do pudełek, to musi być dla mnie hit już teraz. Żeby pudełko brać. A Lykia to mnie martwi, że ona na C16 wychodzi. Dziesiątkę mamy już. I taką samą właśnie. 10 to czyli jest więcej tych podpowiedzi. Jak się jakąś przegapi, to można spotkać ponownie.
tutaj nie ma co iść, bo tutaj do tych złotych drzwi, czyli musimy iść przez te zielone, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Zamknięte. Tu był. Na dole. A, chyba nie dojdziemy. A, pieprzyć, to mamy trzy życia. Gdzie nas cofnie? Za tymi ptakami na dół szedłem? O kuźwa, no to poszedłem sobie. Gdzie jest mało energii, to muszę częściej sobie wyglądać. Idziemy do zielonych drzwi. Po drodze znajdziemy jakiś checkpoint. Kurwa, ale wymyśliłem. Specjalnego ten split stream. Mnie to wcale nie martwi. To nie, tu nie. To do góry. A tu też nie. To gdzie te zielone drzwi były? No tu chyba się szło. Tu do góry, no. A i czekam, jest elegancko. Nie, tu jest duch. I w lewo. W lewo była komnata jedna chyba, czyli tutaj do góry. Tak, tu są zielone drzwi. Trzeba będzie znaleźć klucz do złotych. A za złotymi to chyba będzie już to miejsce do wkładania kamieni. A tu jest to miejsce do kamieni.
złoty klucz. Idziemy sprawdzić tam. Moglibyśmy chyba już przejść grę tutaj. Oj. Tylko nam brakuje dziewiątki i dwunastki. Ale sprawdźmy, co tam jest. Jak pudełkową kupujesz, od razu otrzymujesz wersję cyfrową, ale przeważnie cyfrowe to nabywam tam, gdzie ci autorzy te gry wydają, więc w przypadku Sary J. Navory to na jej stronie. A tak to albo RGCD, albo Psytronik, albo co tam jeszcze jest, Protovision. A Sara J. Navory ma swoją stronę. Tutaj złote drzwi, czy tu będzie zamknięte? Tu będzie zamknięte, nie? Tam będzie ten duch. No dobra. Złote drzwi chyba tu. O, i tam też. Tam chyba jest najtaniej. Co napisał ci teraz ten chłop. Nieraz jest co łaska. Takiego jumpa. 64 to, ale ja mam pudełkową, ale tam też się dało za co łaska kupić. Nie, to chyba dobrze idzie. No. Kamieni nie mieć wszystkich, to też fakt. Trzeba tu przyjść. Bo podpowiedzi wszystkie są. Co powinienem koniecznie zagrać? No mów. Chyba jakiś szybki koleś. Koło fortuny. No z wami to byłoby przyjemne pewnie. Samemu bym nie grał, za cholerę, ale z wami to byłaby fajna rozgrywka. Aj, trochę się wróci. Chodź tu. Tam w lewo jak wejść? Z prawej strony muszę iść, wyjść jakoś. Kurde, to jak ja tu nie byłem? Nie wskoczę, chociaż z tej góry może skoczę. Ale wątpię. Chyba, że naokoło tu dojdę. Może tak być. Łop. Tu chyba naokoło się zapętli. Kolejny checkpoint, kurwa. Tam też trzeba spać z góry. Chyba, że poczekajcie. O,
Dwunastka, dwie kreski, tak? Tak. Spowolnienie. Pierwszy raz mam spowolnienie. Spirit Stone, mam wszystkie, ale pozwiedzamy jeszcze. Jest podpowiedź ostatnia. O, zasłonięta kamieną. Dobra, teraz. Dziewiątka. Dziesiątka to dziewiątko. Chyba zapętlimy to miejsce, o którym mówiłem wcześniej. Dałoby się uczasnąć na jednym kredycie. Trochę nerwów, ale by się dało. Jak już się ma opanowane, jak co chodzi, jak omijać. Już
Swoją drugą grę można by już próbować na jednym kredycie. Pierwszą z sejwami jako tradinga. No i mamy wszystko. Naprawdę one działają w ich zasady, te duchy, bo ja naprawdę nie wiem. Chyba na mnie. Nie dolatuje. Dobra. Tu chyba na górze było to miejsce. Nie tu. Nie no, muzyka nie nuży, jest różnorodna, fajna. No dobra. Także tutaj. No i wybieram. Czekajcie. Pierwszy to taka dwójka, tu jej nie widzę. Tak. Nie tak. Jej nie mam. To muszę patrzeć, które mam i dopiero. Ten z tą kropką. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest czwarty. Raz, dwa, trzy. Ten drugi. To ja sobie już tu będę haczyk dawał. Teraz tam patrzę, cegiełka w prawo, piątka, cegiełka, tak, no ta cegiełka do szóstka to jest ta pierwsza cegiełka, szóstka, tak, dobra, teraz ten, dziewiątka. 4, 5, 6, 7, 8, 9. To jest ten. Później mamy, co to? Dwie kreski to jedynka. Tu widzimy co? Cegła, taki daszek. Dwójka. Taki siódemka. 3, 4, 5, 6 to siódemka jest tu. To jest ten. Ósemka jest ten Tetris, co teraz go widać. Ten klocek. Dobra. Ten klocek, co tam mam go w prawo. Thank you.
dobra, trójka to jest daszek w lewo. Daszek w lewo. Dwunastka to są dwie poziome kreski. Aha, jedenastka jest ten tetris. Aha, bo przy kreskę narysowałem na górze. Dobra, jedenastka jest ten tetris. Ten klocek. Ale co sobie wyjemy się, bo jakiś tu boss wyleci na końcu. No i to tu. No, energia pulsuje przez pokręcone ciało Rizeka i odzyskał normalną formę. Aha, no elegancko. Chyba bossa nie będzie. W końcu Rizek jest wolny z tysiącletniego piekła. Gratulacje królu Rizeku. Usunąłeś klątwę rzuconą przez Kalena Czarnoksiężnika, czarodzieja. Po 1000 lat odzyskałeś duszę i pokój zapanował w twoim królestwie. Teraz rozpoczyna się 1000-letni czas pokoju. Cóż, mówimy 1000 lat. A, że to jest coś głupiego, znowu się zacznie się to samo. Ciągle się to zaczyna. Więc nie myśl o odpoczynku, bo będziesz potrzebny pewnego dnia. Lecz na teraz gratulujemy. Dziękujemy za granie w Solesa i to macie, kto zrobił. Dzięki chłopcy. 73 minuty, a mamy na liczniku wstęp plus sejby, plus powtarzanie. Proszę, na Jacka Trabiela gra. Za tydzień dwójka, tak. Jeżeli nie będzie nowości wystarczająco, za tydzień dwójeczka, tego tą jedynkę chciałem dzisiaj. Wypalę, wsadzimy sobie na chwilę, kurczę, nie mam dźwięku przekierowywanego. Ale zobaczymy, co dalej na tej płycie, wiecie? Ale nie mam, czy ja mam czytnik płyt w komputerze? Tutaj chyba nie mam. To czekajcie, zaraz zerknę. Nie mam już czytnika. To nie sprawdziło. Nie mam czytnika płyt. Szkoda, chłopaki. A to zaraz sobie sprawdzę. No z dwójką na pewno nie pójdzie tak szybko, no. Możemy przełączyć już. Albo zobaczymy, co tutaj się jeszcze wydarzy. To będzie przerwa. To będzie nowości wtorek. A później będzie Souls 2. Ja tutaj nie zmieniam swojego zdania. Gra przyjemna, fajna, ale tylko dobra. Mogła być bardzo dobra. Graficznie, muzycznie, dźwiękowo, klimatycznie. Majstersztyk. Dużo kolorków, pięknie to wszystko narysowane. Grywalnościowo gorzej, no bo tylko skaczemy i szukamy przedmiotu, a w większości przypadków znajdujemy pierdoły niepotrzebne do niczego. Ale potencjał jest olbrzymi, trochę zmarnowany, więc to bym ocenił tak 7,5, 8. 8 na szynach to jest max, jak ktoś bardzo lubi, a z was, ale ja bym dał tak 7,5, bo no, samo skakanie i zbieranie tych przedmiotów to nie jest aż takie fajne. Shadow over Hogsmeade. No to mamy recenzję na Karelu na Retro na Gazie.
We have a review of Shadow of Over Hogsmeade. Review is written by String on www.retronagazie.eu. O, tam jest. I would like to play this game, Shadow Over Hogsmeade, and another game from this publisher, Fate of Atlantis. Something about Atlantis in Indiana Jones style game. Więc może sobie Shadow Over Hogsmeade kiedyś przejdziemy, bo jest fajowe, bo to jest taka typowo Lovecraftowa gra. To też jest super czar. I ta druga z Indianą Jonesem, takim udawanym Indianą Jonesem, ale też tej samej firmy chyba, co Shadow Over Hogsmeade, to też jest wybitna gra. A zapomniałem tytułu, przypomnijcie mi, retro chłopie. Ja tu napiszę coś jeszcze do ciebie, retro chłopie. Rocky Memphis, o właśnie, tak jest, też fajowe, to moglibyśmy przejść obydwa, ale tych nie mam ani w pudełku, ale to się kupi cyfrę. Legend of Atlantis, tak jest, dzięki Krisie i Retro Chłopie. Rewelka, bo on tam strzela, broń zbiera i kurczę, to jest właśnie kawał gry. Nie dość, że graficznie ładna, muzycznie, klimatycznie i horrorowy nastrój tam jest, to jeszcze na dodatek tam, no, coś potrafi więcej oprócz skakania i zbierania. A to przyjemny tytuł był, Soulless. Czyli teraz będą nowości, później Soulless 2, a później zobaczymy, bo jeszcze zostały przecież takie hiciory. Czy może najpierw bym te pudełkowe potrzaskał, co tam, chociaż tutaj nie ma już tak dużo hitów, bo ten Darkness to jest takie też 7 na 10 max, ale można by to przejść. Muszę popatrzeć, co tu mam z hitów jeszcze. Ale jeszcze mam cyfrowo, Run and Gun kupiony, pójdę tego Miśka Polarnego też. Kraiden Graal, przeszliśmy. Jedynkę i dwójkę, ta druga też była fajna, Pędzona Czes, ale gorsza od jedynki. Według mnie za długa, trochę rozleczona taka. A kiedy ta premiera tego Peak Questa? Na to czekam. Peak Quest. Ktoś coś wie? Kiedy premierka? No zrobimy przegląd nowości, bo tam retro chłop już chyba 7 gier ma dla mnie przygotowanych. O, ja sobie z wami banana jeszcze zjem i chociaż już taki się zrobił, a coś tu się będzie dało zjeść. No masz tu paper, albo super chat, albo super naklejki. Tak można zapodać gifta. Albo wysłać pocztą impostem, albo wysłać mailem. Jak to cyfrowy gift. No, dalej się już nie da jeść. Dobra, pakujemy Soulessa. Proszę bardzo. O,
płytka dodatkowa, gierka. No i co, nawet szybko poszło, wyśpimy się dzisiaj, chłopaki, teraz z Mątkiem, kolacja i spać. No nie jadł nic od obiadu, trzeba będzie chlebu z boczusiem pieczonym. Świeży chlebek dzisiaj taki piękny kupiony, wypieczony mocno, masełeczko. Paczkę, no to ja bym proponował kontaktować się najpierw na centrala@retronagazie.eu albo przez Discorda się skontaktować i Discorda macie na górze i wtedy dam namiary na do wysyłki. No nie żałuję zakupu tego Soulessa, powiem szczerze, pomimo że tam trochę wad jest, ale i tak było fajnie. Ale to już jest dziś, jutro środa. Środa, czwartek, piątek i masz wolne. Co się martwić, chłopie? No niestety dużo się jedzenia marnuje. No dużo marnujemy. Ja też marnuję. Dużo mi to wkurza i muszę coś z tym zrobić. Karczek, git mają. Karczek też lubię, no. Ale bardziej wolę boczek. Boczek, jak jest dobrze upieczony, to mucha nie siada. Dobra, zapalę jeszcze jedną, ale kurde, bym sobie coś do picia przyniósł. A, to później się napiję. Zjadać wszystko nie da się. Nie da się, jak się ma z moimi rodzicami, którzy... Ojciec to ma dwie zamrażarki, dwie lodówki. Wojna jakby była w Polsce, to mam gdzie się schować. Jedzenia jest na rok. A trzeba będzie im ukrócić. A wejdź sobie to, wiecie, pójdziecie na chwilę, a wejdź, masz tu. Szynkę pieczoną, no. Jeszcze mam trzy kaczki, bo w sumie tylko jedną upiekłem. Będzie w tygodniu. Jedna dla mnie, dla Mątka, jedna dla księżniczki Marsa i będzie super. No urósł, co zrobić? No urósł, brzuchol. Jak patrzę na stare filmy czy stare zdjęcia, to kurde, no jest 15 do przodu jak nic. Ale życie. A lisiecką mam zamrożoną, taką dużą. No bo na święta to by się tego nie przejadło. Ja też ważę chyba już ze stówę. No, trzeba coś z tym zrobić. Znowu siłownię uruchomić, ale kurde, z Mątkiem to już nie jest tak hop-siup i z live'ami siłownię uruchomić. Mątek już w ogóle nie miał życia. A nagrałem nowy film z Mątkiem, jak biega za patyczkami, ale dostaniecie go na weekend, bo zauważyłem, że jak na weekend wrzucam, to więcej tam wyświetleń jest z Mątka. No jeszcze mam trochę tam ziarcia. Może nic się nie zmarnuje, a może coś się zmarnuje. Bo to pięknie ważysz. Nie ma się co martwić. I tak jest pięknie. O, co tu, że będę marudził na 45 lat, to jest miód malina.
Ale dzisiaj będę Boczusia kończył. O, tak jest. Jak tak są... 35. O, kuźwa, młody chłop. Młode chłopy. Ale gdybyś musiał u mojego ojca posiedzieć przez tydzień, to przez miesiąc to byś na pewno zgrub. O, Matek, no to Matek, proszę. 45 w styczniu, to ja w listopadzie dopiero. Nie, ja, bo ja nic nie kładę na poboczek, nic, nie zabijam smaku. 44. Ja chłop też młodziutki. Bym chciał mieć, ale to taki głupi wiek jest. Jest dobrze. Wracam do żonki. Ale co, żeś zostawił ją? Czy jak? Że wracasz? Trzeba mu Ringo porzucać. On przychodzi z dworu wieczorem, to on musi mieć w domu Ringo rzucane. A jak się cieszy, jak idzie do domu, o, on już będzie wiedział, że Ringo. Ciekawe, czy usłyszę, jak powiem, dobra chłopaki, kończymy. No to jutro House and Giant ciśniemy, wszystko jest zaplanowane, możecie wejść sobie na wideo, na kanale i widzicie, co tam jest zaplanowane, aż do piątku jest zaplanowane. No, Montusiek, idziemy na dwórek? No chodź na tu. Chodź na tu, kochanie. No jest moja. No chodź na tu, mordelko. Chodź tu, wielkoludzie, pokaż się, bo ty jesteś maskotką kanału, taką wielką troszkę, no. Moja morda kochana, idziesz na dwór, idziesz, no. Dobra, trzymajcie się, chłopaki, Matek 76, Bucior, Kuba L, Krzysiu Gołębiewski, Peter Marek Zegarek, 58 na liczniku, no grubo, Mareczku, Liuk, West Chris, Retro Chłop, Daro, Daro, Łuki Kwidzyń, Bajki Modę, Kuba L, Krzysztof 66G, Domina 81, Hapajek, Snake Plisken. No, do zobaczenia jutro, chyba o 18, bo trzeba będzie potrenować to House Engine na Amigę. Dziękuję, było bardzo miło, dziękuję za pomoc, Arek Malina. Trzymajcie się, dobranoc, pa.